Hello everyone, my name is Jedmir Aliti, a new player from Jagiellonia. Came 3 weeks ago maybe, and we've been in Turkey now, and I want to say that it's very very easy group to come in with. Everyone explain everything, everyone is nice, and I'm a guy, I like to, after training, just stay at home, maybe watch some TV, cook some food, just to relax. I'm very, how do I say it, maybe a guy who is more home and then go outside and this, just focusing on football and this. Mieszkam w pokoju z Jedmirem, porozumiewamy się w języku angielskim, ma dobry angielski, dobry człowiek, jest okej. Kto co kontroluje? But we, the question is who controls. Czy wy kontrolujecie to, co się dzieje w waszych głowach? Do you control? Czy to emocje kontrolują wasze działania? Okej, ale zaraz masz na sytuację, musisz iść do pressingu. Są z nami Jedmir i Adrian, którzy za chwilę przystąpią do challenge'u. Do zdobycia jest 9 punktów, za 9 strzałów, 3 z rzutów karnych, 3 z rzutów rożnych, a także 3 za crossbar challenge. Tak więc zobaczymy, panowie, powodzenia. Adrian czy Jedmir? Nie mam pojęcia, gdyż Jedmir będzie uderzał mi pierwszy raz z rzutu karnego. Adriana już trochę znam, więc wiem, czego mniej więcej mogę się spodziewać, także zobaczymy. Ciężko odpowiedzieć. Gorąca krew z Hiszpanii, czy okaże się lepsza od białostockiego Gianluigiego Buffona? Adrian Diegues, Diegues czy Piekut? Diegues uderzył dobrze, nie do obrony. Ty, Jedmir Haliti, nowy zawodnik Szwed. Bez szans, zupełnie. Zupełnie Miłosz Piekutowski nie dał rady zatrzymać. Są... Kolejny rzut karny, next penalty. Yes, exactly. Three, yes, each three. Was it hard to score this penalty? No, I'm lucky he didn't, he chose the wrong side. If he chose the right, I will miss. Okay, czas na Adriana. Adrian patrzy wzrokiem przenikliwym na piłkę, uderzył, ale słupek kiedyś na boisku mówiło się coś na takie uderzenia, ale nie będziemy ich teraz cytować. Czas na Jedmira. Jedmir, Haliti, Jedmir! No, postanowił zmiłować się nad Adrianem i także spudłował. Mamy zatem 1-1 po 2 strzałach. I prawdopodobnie Miłosz Piekutowski zaczarował swoim wzrokiem jednego z adwersarzy. Cisza. I... Adrian Diegues, Diegues, oj, 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 oj. Ała. Jedmir. Brawo dla Miłosza Piekutowskiego. Zatem Adrian prowadzi 2-1. Because I'm right-footed. Okej. Adrian Diegues pieczołowicie ustawia piłkę w narożniku boiska. Czy tak jak Bartek Wdowik wkręci do bramki zagranie boczna siatka? No, nietypowe zagranie, ale skuteczne. Mamy zatem 2-2, ale jeszcze jedna próba. Adrian Diegues, no piękna wkrętka, jest bramka. No i tym razem Jedmir.
gorąca hiszpańska krew kontra chłodna skandynawska kalkulacja. Adrian Diegues, pięknie wkręcona piłka. Mamy zatem to 4 punkty. Co na to Jetmir? Yeti, good player. Okay, let's start. Adrian, no. Look this one over there. Brawo! Brawo! You came back to the game. 4-3 dla Adriana. Teraz Adrian, decydujący strzał. Czy będzie coś z tego? Nie ma! Jetmir. Mamma mia! Very close. Ała! Ała. Even if I hit, it's finito. Yes. It's okay, but I can. Congratulations, very lucky, huh? What are you feeling in the team? It's good, actually. Nice team. Very close team, you know, it's fast to go into the guys, nice guys and everything. So it feels good since the first day. Nobody was believing in us because we was the youngest team and we did it. Balotelli. Bulilo. Defensive team. We play like Inter Milan. Defend, counter-attack, goal. Za nami drugi dzień zgrupowania, drugi dzień treningów tutaj w Belek. Dwa treningi, dwa, można powiedzieć, w końcu na murawie. No zdecydowanie cieszymy się, że jesteśmy na murawie już. Dwa treningi za nami, ale dzień dzisiejszy nie skończył, bo przed nami o 21:00 odprawy formacyjne dla zawodników. Chłopaki teraz idą na regenerację. My zbieramy sprzęt i działamy dalej. Jutro pierwszy sparing z FK Balkani. Pierwszy tutaj w Turcji, drugi w sumie podczas tego okresu przygotowawczego. Jaki będzie cel tego meczu? Czy będzie jeszcze jakby tak zwane dogrywanie minut przez zawodników, czy jednak już będzie tu się kształtowała ta wyjściowa jedenastka na pierwszy mecz ligowy? No cel jest jeden, jak najlepiej przygotować nas do ligi. Na pewno mamy motoryczne wytyczne odnośnie zawodników i ich czasu pracy. Także działamy zgodnie z planem, działamy zgodnie z naszym procesem. No i oczywiście liczymy na to, że kolejny krok przygotowujący nas do ligi będzie zwycięski. W meczu z Motorem gola strzelić się nie udało. Czy jutro liczycie na to, że w cudzysłowie ta niemoc strzelecka zostanie przełamana? No zdecydowanie. Przyzwyczailiśmy się, że zdobywamy dużo bramek i rzadko kiedy jest taki mecz, że nie zdobywamy gola, bo teraz na szybko myśląc, myślę, że to był tylko mecz z Piastem, kiedy nie zdobyliśmy i z Rakowem pierwszy. Także chcemy znowu wrócić i strzelać bramki. To jeszcze zapytam o Jetmira Halitiego, jeden z dwóch nowych zawodników tutaj w pierwszym zespole. Piłkarz, który dołączył do nas podczas zimowego Calcio Mercato. Jak możesz go scharakteryzować i jako zawodnika, i jego aklimatyzację, postępującą aklimatyzację w zespole Jagiellonii? Myślę, że Jetmir aklimatyzuje się dobrze. Z chłopakami łapie już więź. Jest to obrońca, który lubi grać piłką, czyli zdecydowanie pasuje do naszego stylu i tego, jak my chcemy grać, także nie ma przypadku, że znalazł się tutaj. Myślę, że nie będzie potrzebował dużo czasu, patrząc na to, jak wygląda w treningach, jak chłopaki ogólnie wyglądają w treningach i jak współpracują razem. Na pewno jest kilka rzeczy, które musimy cały czas pracować, bo to jest troszeczkę inny styl niż grał w poprzednim klubie, ale wszystko jest na dobrej drodze. Mamy jeszcze trochę czasu do pierwszego meczu, nic nie jest, nikt jeszcze składu nie wywalczył, także ma okazję, żeby się pokazać. Ale nie na GC taktycznej. Ale na małych grach? Nie, na GC taktycznej. To uciągnąłem z woleja, ale jak? Uderzyłem? Ale bramka? No obok, ale... Nie, ale siła mega dobra. Czyli wstawisz się foto jak jeden klasyk prawie. Nie, ale tak przyjąłem. Pokaż, tam jest bramka. Skąd piłka? Otworzymy to. Mati, ale z woleja. Ale tak daleko byłeś od bramki?
chłopie. Ty tu z połowy strzelałeś. Mati, jest bramka. Ale na klatę macie skoczyć? No, o, ja ją wiesz, przyjąłem. O, i tak samo, obok. Prawie tak. Ale to mała bramka, bo tam była duża i padła. Co pana na co dzień denerwuje? No co no, woda, ziemia, hemoglobina. Taka sytuacja, nie? Proszki. Ja nie pytałem, co pan lubi, tylko co panu się nie podoba. Aha, no co no. No co no, nie podoba mi się. Dobra, nie pamiętam co dalej. Na pewno mniej niż ty. Jarek Kubicki jest z nami, Jarku. I jeszcze Mateusz. I Mateusz Skrzypczak, który się trochę wstydzi stanąć przed obiektywem, ale stoi za obiektywem. Jarek, jutro sparring z FK Balkan i pierwszy tutaj na tureckiej ziemi. Jak twoja dyspozycja fizyczna po tych prawie dwóch tygodniach z treningów? Bardzo dobrze. Aczkolwiek jeszcze gdzieś tam boję się czasami uderzyć mocniej piłkę, ale myślę, że jestem przygotowany do tego spotkania optymalnie. Jarek, to powiedz w takim razie, czy to jest ta forma, którą chcesz już zaprezentować w meczu z Widzewem, czy zamierzasz być jeszcze większym destroyerem? Oczywiście, że to nie jest jeszcze ta forma. Mam na to jeszcze dwa tygodnie, żeby się fantastycznie przygotować i wprowadzić do pierwszego spotkania przeciwko Widzewowi. Tam to, kurde, naprawdę, to będziemy gryźli jak psy, bo tak jak chłopaki tutaj mówili. Więc to jeszcze dopiero pierwszy sparing, tutaj zaczynamy tą pracę i gdzieś tam obciążenia są nałożone na nas bardzo, bardzo mocne, ale my sobie z tym dajemy radę i myślę, że nasze mięśnie wytrzymają to i na sezon będziemy optymalnie, to naprawdę mocno przygotowani. Patrząc po tym, w jakiej jesteś dyspozycji, na jutro Balkan już teraz może kupować komplet pieluch. Ja tego nie powiedziałem, wiesz, my po prostu się przygotowujemy jeszcze do tego sparingu i do sezonu, no tak wyjeżdżasz troszeczkę, Emilku, do przodu, spokojnie, trzeba temperować czasami te zapędy. Okej, to jeszcze powiedz, jak się czujesz tutaj na tureckiej ziemi w towarzystwie tak zacnych osób jak Mateusz, jak Miłosz? O, Miłosz przyszedł, fantastycznie, dobrze, że przyszedł właśnie. Nie, myślę, że bardzo fajnie, na obozie w Turcji jestem po raz kolejny, tylko po raz pierwszy z tak fantastycznym zespołem Jagiellonii. Także myślę, że tutaj każdy dzień to będziemy czerpać garściami ze wszystkiego. Szacki? Musicie to dać. Nie nagrywaj. Pokażesz mi później tą materiał? Na TikToku zobaczysz.